Miejscy radni zdecydowali, w Szczecinie stanie pomnik Lecha Kaczyńskiego. Za było 15 radnych, 3 się wstrzymało, 7 było przeciw. Pomnik tragicznie zmarłego prezydenta RP ma stanąć na skwerze imienia Lecha Kaczyńskiego przy Bramie Królewskiej w Szczecinie. Pieniądze na jego budowę mają pochodzić ze składek. Rząd przyjmie dziś rozporządzenie skracające nazwę Stargardu Szczecińskiego o przymiotnik Szczeciński. Poinformował o tym na Twitterze doradca premier Ewy Kopacz Sławomir Nitras. Jak dodał, nazwa Stargard będzie obowiązywać od stycznia przyszłego roku. O zmianę zabiegała grupa mieszkańców, która uważa, że Stargard nie ma nic wspólnego ze Szczecinem, a przymiotnik Szczeciński wprowadza w błąd. Pomysł poparły władze miasta i zwróciły się do ministerstwa. Według urzędników to dobry moment na taki ruch, bo zmieniły się przepisy i nie trzeba już wymieniać ważnych dowodów i praw jazdy po zmianie nazwy miejscowości. Koszty poniosą samorząd i firmy, trzeba będzie wymieniać szyldy czy pieczątki. To są wiadomości Radia Szczecin. Kadencyjność posłów, wspieranie polskich przedsiębiorców i znacznie lepsza edukacja niż dzisiejsza. To trzy filary programu Nowoczesnej.pl. Jej przewodniczący Ryszard Petru gości dziś w Szczecinie. Nie zdradził jednak żadnych nazwisk osób z regionu, które będą kandydować w jesiennych wyborach parlamentarnych z jego stowarzyszenia. W południe Petru spotkał się z przedsiębiorcami z regionu, później wziął udział w debacie z licealistami i studentami, a na koniec w Starej Rzeźni na Łasztowni wziął udział w otwartej konwencji dla mieszkańców. Więcej na radioszczecin.pl. Rozdaje bilety, a w zamian dostaje kanapki. To młody kierowca-bloger, który codziennie wozi pasażerów szczecińskimi autobusami. Wpisy Mr. Fafika, czyli 23-letniego Filipa Śpiewaka o swoich trasach czy stanie technicznym pojazdów, śledzi kilkuset internautów. Jak zapewnia, za jeden uśmiech sponsoruje bilety pasażerom. Dziś odwdzięczają się kanapkami i smakołykami. Filip skończył szkołę muzyczną, potem prawie został mechanikiem. 2 lata temu spełnił swoje marzenie i usiadł za kierownicą autobusu. Pochmurno z przejaśnieniami, pod wieczór możliwy deszcz, na termometrach od 19 do 20 stopni. Wiatr silniej wieje z południa, ciśnienie niskie, ale stabilne. Lato to najlepszy czas na kupowanie używanych samochodów, twierdzą eksperci. Wszystko dlatego, że po wiosennym przedwakacyjnym boomie ceny aut z drugiej ręki spadły. To tendencja europejska. W Niemczech samochody są teraz tańsze nawet o kilka procent. Po wakacjach ceny zaczną rosnąć. Jednak przy zakupie używanego auta też trzeba uważać, by nie paść ofiarą oszustów. Jak? Między innymi o tym rozmawiamy dziś wieczorem.